człowiek religijny czytający Pismo Święte, chrześcijanin, który jest zobowiązany do opieki nad wykluczonymi, biednymi, słabymi, dla którego najważniejszym przekazaniem jest miłość tak naprawdę. Wszystko jedno, jak my to realizujemy, ale tak jest. No, powinien zrewidować swój stosunek do zwierząt, prawda? Zwłaszcza, że już dawno nie musimy ich wykorzystywać. Bo jeszcze kiedyś tam dawniej, powiedzmy, ktoś zależał od tego źródła pożywienia. Są miejsca na ziemi, gdzie dalej ktoś może zależeć. Do ludzi głodujących nie wyjdziemy z propozycją weganizmu. Do takich ludzi, którzy walczą o przetrwanie, o życie. Ale większość z nas na kuli ziemskiej w XXI wieku może nie wykorzystywać zwierząt. O co ja mam żal właśnie jednak do Kościoła, o to, że oni sobie uzurpują, znaczy ja mówię oni, no bo tak, bo już nie czuję, że osobie się przynależała, że uzurpują prawo do osądów moralnych, że są instytucją nauczycielską, mają wpisany jakiś kodeks etyczny. Wydaje mi się, że etyka, zasady moralne są no, jednym z fundamentów religii. Chyba każdej religii, na pewno chrześcijaństwa. Wydaje mi się, że religia składa się właśnie z doktryny i z tej warstwy etycznej. Więc co innego, jeżeli oceniamy osoby zupełnie bezrefleksyjne, zupełnie bezdoktrynowe, bezideowe i widzimy, że postępują jak postępują, a co innego, jeżeli ktoś po pierwsze przynależy do jakiegoś nurtu, który ma etykę wpisaną w swoje założenia, a już tym bardziej, jeżeli pełni funkcję jakąś nauczycielską. Więc moim zdaniem to jest ten problem. To zresztą mnie osobiście boli, że jako osoba młoda bardzo się angażowałam w religię chrześcijańską, bardzo chciałam być świętą, chciałam wstąpić do zakonu. Nawet już na jakichś wstępnych etapach formacji byłam. Byłam bardzo radykalna i taka idealistyczna. I mam żal o to, że mnie wtedy już nie powiedziano, że popełniam coś potwornego, że przeze mnie ktoś potwornie cierpi. Ja bardzo żałuję, że w tak późnym wieku przeszłam na weganizm i przez tyle dziesiąt lat przeze mnie inne stworzenia cierpiały gehennę i że mi nikt o tym nie powiedział i że byłam w kościele, starałam się żyć etycznie, bardzo chciałam być świętą, byłam idealistką, wstawałam o świcie, zawsze codziennie szłam na pierwszą poranną mszę świętą. I nie powiedziano mi takiej najważniejszej zasady moralnej. Po pierwsze nie krzywdź. Po pierwsze nie krzywdź. A zamiast tego miałam głowę ładowaną, tak jak zresztą chyba wszystkie młode osoby, przede wszystkim tym, żeby umartwiać swoją seksualność. Więc ja faktycznie, cała moja energia poszła poniekąd zabicie swojej seksualności, co też było dla mnie niebezpieczne i potem mnóstwo lat mi zajęło terapia, można powiedzieć, żeby w ogóle odzyskać jakieś ludzkie odczucia. Ale teraz ja z perspektywy czasu patrzę, jaka to była strata czasu, strata życia. Teraz patrzę na swoje przeszłe życie jak na lata zmarnowane. Tyle lat para w gwizdek, w jakieś niesłuszne albo nieistotne sprawy. I w tym sensie ja mam żal do Kościoła, że nie przekazuje tej najbardziej fundamentalnej zasady etycznej w pierwszej kolejności. Po pierwsze, nie krzywdź. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach my już wiemy, jest tyle dokumentów, tyle materiałów, tyle wyciekło tych materiałów, nawet ukrytą kamerą zebranych w tych hodowlach. Wiemy, że to nie jest po prostu krzywda. Tak jak ja jeszcze wcześniej się łudziłam, że my no po prostu zabijamy, no wiadomo, to jest niefajne, ale konieczne. To nie jest krzywda, to jest po prostu potworna, niewyobrażalna krzywda. Skala, intensywność, poziom w ogóle tej patologii, którą my wspieramy, to nie jest błahostka. Ja dzisiaj z perspektywy czasu po prostu uważam, że wydaje mi się, że to, co my robimy, to jest w ogóle chyba największym złem w dziejach ludzkości. To jest dziejowa katastrofa, dziejowe zło, największy grzech chyba ludzkości. I że no jak można być autorytetem moralnym i nie mówić o tej sprawie, nie grzbieć na każdej mszy świętej. Zambony w pierwszej kolejności. Po pierwsze nie krzywdź. Ale proszę mi powiedzieć, ma Pani zapewne znajomych, może w rodzinie, ludzi niewierzących, ateistów, prawda? Czy im ktoś w ich rodzinach powiedział nie krzywdź? Zmierzam wciąż do tego,
że to jest ludzka przypadłość, to jest ludzki tak zwany, można mówić o tym antropocentryzm, można mówić o tym gatunkowizm. To jest coś takiego, nazywamy to gatunkowizmem, prawda? Że człowiek dba wyłącznie o własny gatunek. I ja zaraz przejdę do religii, tylko chcę jak gdyby zrównoważyć to, bo pani nie słyszała nie krzywdź także poza kościołem. Ogromne masy ludzi poza kościołem też nie słyszą nie krzywdź od swoich etycznych, świeckich autorytetów. I tak samo grillują, jak mówię. Ja się z panią kompletnie zgadzam, że to jest ohydna, okropna zbrodnia, ale zamyka na nią oczy nie człowiek religijny, tylko człowiek w ogóle. Człowiek. Bardzo niewielu ludzi, zarówno wierzących, jak i niewierzących, obudziło się na tę krzywdę. I jeszcze, żeby troszkę uspokoić emocje, ta krzywda jest tak ohydna i tak ogromna, tak naprawdę po II wojny światowej, z grubsza, kiedy powstała przemysłowa hodowla zwierząt, kiedy kompletnie już zamieniono zwierzęta w rzeczy. One zawsze były wykorzystywane i zawsze były krzywdzone, ale nie były traktowane tak jak w tej chwili, zupełnie jak przedmioty. Dawniej jednak, oczywiście jadło się je, zabijało, były maksymalnie wykorzystywane nie tylko na pożywienie, ale i do pracy, na budowach, w lasach. Zawsze cierpiały. Natomiast były traktowane z szacunkiem, z grubsza, prawda? Często wręcz bardzo o nie dbano, dlatego że były żywicielami, żyły bardzo długo ze swoimi właścicielami. To wszystko jak gdyby nie mamy może czasu, żeby tutaj sobie przywołać taki prawdziwy obraz tej przeszłości. Dopiero od przemysłowej hodowli zwierząt, która tak naprawdę zaczęła, rozwinęła się, rozbuchała powiedzmy po II wojnie światowej, szczególnie już zaczęła nabierać rozpędu w latach 60. A potem jeszcze, i to jeszcze było, jeszcze o tym nie wiedzieliśmy. Jeszcze o tym po prostu nie wiedzieliśmy. To się gdzieś działo, to nie docierało do ludzi. Ja mam dłuższą, proszę pani, niż pani, bardzo dużo dłuższą historię swoją osobistą nieświadomości tego, co się dzieje. Dużo, dużo dłuższą. Ale się tłumaczę tym, że ja nie mogłam tego wiedzieć nawet. Bo nie było tego, co teraz mamy, że po prostu, krótko mówiąc, przez ten internet, prawda, przez te nowoczesne środki komunikacji, wszystko się wylało, wszystko się otworzyło. Filmy, zdjęcia, komunikaty. Teraz już nikt nie może powiedzieć, że nie wie. Ale jeszcze w latach 60., 70., 80. nawet, to wiedziała garstka ludzi, która się tym zajmowała. I to zawsze było pewnego rodzaju okryte takim pewną tajemnicą, prawda? Bo każdy wie, że to jest okrutne, nieprzyjemne, no to dobra. I nie pokazujemy tego ludziom. Ale jeszcze za mojego dzieciństwa, proszę sobie wyobrazić, rzeźnia w Krakowie, mieszkam w Krakowie, rzeźnia była jakieś 400 metrów maksymalnie od szkoły, do której chodziłam, podstawówki. W środku Krakowa. Teraz by się to już nie mogło zdarzyć, prawda? Bo wiemy, co się tam dzieje. Tylko dlatego, wtedy nie wiedzieliśmy nawet. Słyszeliśmy jakieś ryki, jakiś krów, jak wychodziliśmy grać na boisku w piłkę. To słychać było, że tam są trzymane zwierzęta. Ale nie wiedzieliśmy do końca, co się tam dzieje. No trochę to było takie niemiłe, ale bez szczegółów, bez niczego. Więc to jest rzecz ostatnich dziesiątków lat, powiedzmy ostatniego półwiecza, że zdaliśmy sobie sprawę, co robimy i że robimy to coraz bardziej bezdusznie. Trzeba jakby według mnie popatrzeć troszkę tak historycznie na sprawę i trochę zrozumieć też, że to nie jest tylko z naszej jakiejś... z jakiegoś naszego zła człowieczego, tylko z niewiedzy, tylko
niedoinformowania często. Dobra, zostawmy przeszłość na chwilę na boku. W tej chwili każdy już może wiedzieć. Każdy może wiedzieć, wszyscy wiedzą. Filmy, dokumenty wspaniałe, a ludzie dalej unikają tej wiedzy. I naprawdę unikają bez względu na to, czy są wierzący, czy niewierzący. Nie chcą o tym słyszeć. Nie chcą, żeby pani o tym mówiła. Mówią, to już to o tym nie mówmy, prawda? Albo jakoś odsuwają ten temat od siebie. Nie chcą, bo chcą jeść zwierzęta. Po prostu ludzie chcą jeść zwierzęta. I naprawdę to nie ma związku z ich przynależnością do takiego czy siakiego kościoła. Chcą jeść zwierzęta, chcą wykorzystywać. Nie chcą tutaj zmiany. Nie chcą się obudzić etycznie. Ale będą się musieli obudzić. I obudzą się, tylko jeszcze trochę musi czasu minąć i mogę potem powiedzieć, co według mnie obudzi ludzi najbardziej, bo wracając do tego, co powiedziałam, to jest ta cecha, że człowiek no, jest konkretnym gatunkiem, który sobie rości prawo do wykorzystywania innych gatunków dla swojego dobra, dla swojej rodziny, dla swoich dzieci, dla swojej przyjemności. Będzie wykorzystywał inne gatunki. Jak ktoś jest wierzącą osobą, to religia podbiła ten bębenek, bo jeszcze powiedziała, że człowiek jest najważniejszy. Prawda? Nie tylko, że jest gatunkiem, który ma dbać o swoje przetrwanie i swoją reprodukcję i swoje coś tam, tylko także, że jest najważniejszy. Bardzo długo w ogóle nasza religia mówiła, że świat jest dla nas, prawda, stworzony, że Pan Bóg stworzył świat. To jest świata. Bardzo częsty argument chrześcijan, że... No tak, tylko że to jest sprzeczne z Pismem Świętym, no wystarczy czytać, ale to już zrobili ludzie, tą interpretację. Bo w Piśmie Świętym nie jest powiedziane, że Pan Bóg stworzył świat dla człowieka, broń Boże. On świat stworzył nie wiadomo dlaczego, ale jakoś dla siebie. Ze swojej jakiejś potrzeby czy chęci stworzył go. Nie stworzył zwierząt dla człowieka. Zwierzęta stworzył wcześniej. Przyprowadził je do człowieka, jeżeli byśmy się trzymali tego mitu założycielskiego judaizmu, czyli Księgi Rodzaju. Przyprowadził jako towarzyszy. Raj był wegański. W raju wszyscy jedzą rośliny, prawda? Na końcu świata, mówi Izajasz w swoim tekście, także wilk będzie leżał koło baranka, czyli nie będzie zajadania, nie będzie zabijania, nie będzie przemocy. Więc te podstawy naszej religii mówią o świecie bez przemocy, pokojowym, pełnym miłości, gdzie nawet zwierzęta się nie zabijają wzajemnie, nie mówiąc już o człowieku, prawda? Więc to jest ten ideał, ten na początku i na końcu, ale to się przemilcza, o tym się nie mówi. Mówi się, że świat został, mówiło się, bo już się nie mówi. Też trzeba powiedzieć, bo jak ktoś nie chodzi do kościoła to i nie czyta, i nie zna teologii, i nie zna nauczania oficjalnego kościoła, to nie wie, że się już tak nie mówi, że świat został stworzony dla człowieka. Już się nie mówi, że człowiek jest koroną stworzenia. Mówi, papież Franciszek mówi o wypaczonym antropocentryzmie. Że człowiek sobie uzurpuje właśnie władzę nad światem, podczas gdy świat nie należy do człowieka. Człowiek ma tylko szczególną rolę. Tego nikt nie kwestionuje i tego nikt nie może zakwestionować, że jesteśmy szczególnym zwierzęciem. O szczególnych możliwościach i tak dalej, prawda? Więc bardzo szczególnym. Jak ktoś lubi to nazywać koroną ewolucji, to bardzo proszę. Ale to nie znaczy, że ta korona ma niszczyć, wykorzystywać i eksploatować. Papież Franciszek mówi, że panowanie, jak się czyta to w kontekście wszystkiego, całego Pisma Świętego, to nie oznacza wykorzystywanie, dręczenie, eksploatację, jakby rozbuchanie w używaniu, tylko dobre gospodarowanie. My jesteśmy jak gdyby nawet nie dzierżawcami może, my jesteśmy jakby gospodarzami, administratorami tej ziemi i opiekunami jej. Oddał nam Bóg ziemię pod opiekę, nie do wykorzystania, nie do krzywdzenia.